24 maja po godzinie 12 doszło do zdarzenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej 382 z Dzierżoniowa do Świdnicy. W Nowiźnie przed skrzyżowaniem z ulicą Łąkową zatrzymał się kierujący samochodem marki Volkswagen. Jadący za nim kierujący również Volkswagenem wyhamował. Kierujący trzecim pojazdem marki Opel już nie zdążył i wjechał w poprzedzającego pojazd. Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazd uderzył jeszcze w poprzedzający samochód. Szczęśliwie nikt nie doznał większych obrażeń. Utrudnienia w ruchu trwały około 30 minut. Następnie pojazdy zostały przestawione w ulicę Łąkową.